kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Świat Świnki Morskiej. Dzisiaj przychodzę do Was z, mam nadzieję, długim vlogiem, ponieważ wiele osób narzeka, że filmiki są za krótkie i szczerze mówiąc, to ja też bym chciała dla Was nagrywać dłuższe filmiki, ale no nie mam za bardzo, szczerze się przyznam, pomysłu, więc koniecznie, koniecznie, koniecznie piszcie mi w komentarzach pomysły. Mam na razie jeden pomysł, ale no wiecie, jeden pomysł to nic. Także dzisiaj zwykły vlog, ponieważ miał być filmik z wielkich porządków mojego pokoju, czy coś takiego, ale niektórzy się prują, że to jest przecież kanał o Tosi, więc ja się miałam nie pokazywać, więc stwierdziłam, że połączę ten porządek mojego pokoju z vlogiem, żeby było trochę mnie, trochę Tosi. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Jak widzicie, klatka Tosi jest jeszcze brudna, ponieważ nie posprzątałam jej jeszcze z rana, więc zaraz się tym zajmę. I tak, chciałam jeszcze dzisiaj nagrać taki jeden film, ale no nie mam gdzie postawić telefonu, bo to miał być taki film statyczny, więc nie wiem, czy mi się to uda, może coś wymyślę. No tak, cześć kochanie, cześć żabciu, już Ci sprzątam, już Ci sprzątam. Kochani, bo w ogóle wiele osób pyta się, po co ja daję pod matę w klatce Tosi żwirek, skoro ona umie korzystać z kuwety, ale ja to robię dlatego, że Tosia umie korzystać z kuwety, ale nie zawsze w niej się załatwia, więc nie chcę, żeby po prostu powstawały zacieki, więc dlatego, poza tym też, o Jezu, poza tym też pojdełko przecieka, więc wolę ten żwirek mieć, wymieniam go co 3 tygodnie, więc on już jest dosyć brudny, jak go wymieniam. Tosia już tutaj chodzi, bo chyba wie, że zaraz zostanie jedzonko. Chodź tutaj, Tosia. Ach. Oczywiście, jak nagrywam, to nie przyjdzie. No i nie mam pojęcia zielonego, co jej dać, bo też nie chcę, żeby ona cały czas dostawała to samo, wiecie. Wczoraj dostała na kolację jarmuż, więc jarmuż już odpada. Rzadko jej daję w sumie to, więc może dzisiaj to, nawet nie pamiętam już, co to jest, ale to jest chyba jakaś mieszanka ziół i pomieszam z letnimi ziołami. O, odłożyłam kamerę, od razu przybiegła, nie? Toska, od razu przybiegłaś. Okej, więc wsypuję. Tosia, przestań. Gratuluję. Tak, pozdrawiam Tosię. Przewróciła mi pudełko. Teraz to sprzątaj. No dobrze, teraz to sprzątaj. Jezus Maria. W mój dywan, Tosia, no. Jezus. Już moja przyjaciółka tak kiedyś zrobiła, bo... Pozdrawiam. Bo ją poprosiłam, żeby dała Tosi jedzenie, jak u mnie była na noc. No to też mi oczywiście musiała cały dywan zasypać, bo to... No bo... Wiadomo, ona to zawsze, ale Tosia... No to dlaczego to zrobiłaś? Okej, śniadanko Tosi gotowe. Jeszcze dosypam tutaj trochę pszenicy. Zaraz będę musiała to odkurzyć, ale teraz właśnie zaniosę Tosi do klatki. Patrzcie na Gucie, jak sobie leży. Przeniosłam tutaj Tosi jeszcze mokry pokarm, paprykę i odrobinkę natki pietruszki. No i zaraz będę Tosię wpuszczać. Tosia jest już w środku i na razie nie będę jej wypuszczać, ponieważ będę właśnie zaraz sprzątać i nie chcę, żeby się stresowała odkurzaczem i tak dalej. Niech sobie siedzi na razie w klatce, a ja jeszcze muszę jej tylko wymienić wodę, no i zabieram się za sprzątanie mojego pokoju. Ja już skończyłam właśnie sprzątać te szafki i teraz zrobię to się wyjście, żeby sobie pobiegała, bo ona, zauważyłam, że jak cały czas, jak ma cały dzień otwartą klatkę, to ona sobie po prostu biega i jakoś tak, wiecie, nie cieszy się tak bardzo. A jak na przykład ją właśnie wypuszczam po godzinę na przykład, to ona po prostu biega, skacze i się cała cieszy, więc to jest bardzo fajne. W ogóle to pod ostatnim vlogiem, jak powiedziałam, że jest piękna wiosenna pogoda, to bardzo dużo osób napisało, że u nich pada śnieg, więc się mega zdziwiłam, bo naprawdę możecie też napisać, jaka jest teraz u Was pogoda, ale u mnie jest rewelka, jest po prostu tak ciepło, że bez kurtki spokojnie by można wyjść, więc jest naprawdę super, na pewno sobie potem wyjdę na dwór, bo w sumie to od 2 dni tak wychodziłam tylko na 10 minut, a teraz bym chciała tak na godzinkę, żeby się trochę przewietrzyć. Powiem Wam, że ostatnio strasznie się zagrałam znowu w Planet Zoo, bo ja mam raz taką fazę na Simsy, raz na Planet Zoo i teraz majaczę po prostu w tą grę i ją uwielbiam. W ogóle możecie napisać w komentarzach, czy chcecie taki filmik
Jak przygotować się na przyjazd świnki morskiej czy też świnek morskich do domu? Coś takiego, wiecie, takie rady dla początkujących. Możecie napisać mi w komentarzu, bo w sumie może taki nagram. Jestem teraz właśnie na dworze z moim pieskiem i powiem wam, że jestem zła, ponieważ nagrałam trochę materiału, jak sprzątam pokój, ale nagrałam go. No źle, bo zamiast poziomo nagrałam go pionowo. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Nie wiem, dlaczego ja o tym nie pomyślałam, jak ja byłam głupia. No ale w każdym razie, no nie będzie tego materiału w odcinku. W sumie myślę, że mniejszość, bo mniejszość, ale się ucieszy, bo tak jak mówię, niektórzy tam do mnie pisali na Instagramie, że wiecie, że jak ja tak mogę się pokazywać. No ale niestety 80% było na tak, w sensie stety, ale no niestety nie udało mi się tego nagrać. W ogóle to myślę, że zauważyliście, że ostatnio zaczęłam robić miniaturki do filmów, więc możecie napisać, jak wam się podobają. Znaczy, ta pierwsza, czyli do tego filmu ze sprzątaniem, jest słaba, ale ta, którą dzisiaj widzicie w tym filmiku, mi się bardzo podoba, więc możecie napisać. A do następnego filmiku myślę, że będzie jeszcze lepsza, zobaczymy. No i ja sobie teraz tutaj z Tosinią leżę i zaraz zabieram się za jogę, bo ostatnio od 4 dni codziennie właśnie troszeczkę ćwiczę, w sensie wiecie, uprawiam jogę i bardzo to jest przyjemne, ale potem mam zakwasy straszne, więc no ale zaraz właśnie będę się musiała za to zabrać, a to się myślę tutaj zostawię na łóżku, niech sobie troszeczkę tutaj pobiega, bo ona uwielbia biegać po moim łóżku. Ja idę właśnie Tosi po jabłuszko, żeby. Znaczy po jabłuszko, może po jabłuszko, po coś po prostu dobrego, żeby sobie pojadła. Dobra, jestem, mam jabłuszko. Tosiul, no jabłuszko! Masz. Kawałek też przyniosłam sobie. Zobaczcie, jaki słodziaczek mały, już mówić nie umiem. Tosia bardzo dawno jabłuszka nie jadła, bo nie daje jej za często owoców. Położyłam trochę dalej to siapka, żeby sobie pochodziła trochę po tym łóżku, a nie tak tylko stała w jednym miejscu. Jezus Maria, jaki słodziak. W ogóle nie wiem, ostatnio Tosia bardzo często je na moim łóżku. Nie wiem, jakoś tak lubię, jak ona siedzi na moim łóżku. Także Tosia sobie je, a ja zabieram się za jogę. Nie chcę wam pokazywać tej maty, bo ta mata jest strasznie poniszczona i będę musiała sobie kupić nową, więc na razie nie patrzcie na tą matę. Ja teraz właśnie muszę dać Tosi kolacyjkę, no a potem niestety będę musiała zrobić biologię, czyli najgorszy, mój znienawidzony przedmiot. Ponieważ przed chwilą nam właśnie pani wysłała, co mamy zrobić, bo my ogólnie nie mamy żadnych takich lekcji przez internet, w sensie z kamerką czy coś takiego, tylko po prostu nam nauczyciele wysyłają na dzienniczek plus, co mamy zrobić, numerki zadań i tyle. Ja tutaj właśnie robię tą biologię i tutaj w tle Planet Zoo, bo chciałam sobie pograć, no ale dostałam tą wiadomość, żeby zrobić to zadanie, no to robię. No i też to sobie tam je i w ogóle chciałam was serdecznie zaprosić na Instagrama, tutaj będziecie mieli gdzieś wyświetloną nazwę, ponieważ tam bardzo, bardzo często się udzielam, praktycznie codziennie, no w sumie codziennie tam coś dodaję i też możecie mnie o różne rzeczy spytać, albo na przykład wiecie, są te numerki na Instagramie, to też dosyć często to wstawiam, właśnie na przykład teraz odpowiadam na te numerki, więc serdecznie zapraszam. Okej, ja już idę spać i mówię dosyć cicho, żeby nie obudzić tutaj innych domowników, bo no, jest już dosyć późno, ale odezwę się do was rano. Dobra, kochani, także teraz właśnie jest już następny dzień i muszę posprzątać Tosi i wy zobaczycie to na przyspieszeniu.
kochani, więc to by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapki w górę, subskrypcje i komentarze. Pamiętajcie o wpadaniu na social media, tutaj będziecie mieli wyświetlone nazwy. No i do zobaczenia, pa, pa!